Pani podobnie na Bimali na tabacy. Jak tam jest w Polsce wiosna? Jest wiosna, jest bardzo ładnie. A, tak. Jesteśmy w Tokio! Ja nie powinnam kończyć tego filmiku właśnie teraz, bo totalnie nie mam czasu, ale mimo wszystko jest to najlepszy moment. Jestem w Tokio. Tydzień temu wpadliśmy na szalony pomysł, że przyjedziemy do Tokio nakręcić klip. W tym momencie próbuję się wyszykować do klubu, bo chcemy nakręcić to koniecznie dzisiaj, bo jest sobota i jest najwięcej ludzi w klubie. Jestem prosto po 15-godzinnym locie, więc wczoraj robiłam próbę make-upu i będę miała brokat na oczach. Miałam przyjąć chusteczkę. Kama, patrzysz, robię. Jesteśmy tutaj w 3 osoby ogólnie, plus Emi, która nam super pomaga. Oprócz mnie jest Tomek i Błażej. Także klip bez make-upistki, bez włosów. Wariactwo. Ale kurczę, jestem w Tokio. To jest mój pierwszy tak daleki lot. To jesteśmy gotowi, jedziemy do klubu. I poznajcie jeszcze Błażeja. Some people like to walk too slow. It's like the mother quarter. Some people wanna keep their head low. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że jak wchodziłam na lotnisko, to były chyba jakieś gwiazdy K-popu, bo była piątka takich delikatnych chłopców z Korei. I dziewczyny bardzo piszczały. Nie widziałam nigdy tak ładnej cery u żadnej dziewczyny jak u nich. Błażej nie spał dzisiaj. Czekaj, źle. Odwrotnie. Błażej spał tylko 2 godziny dzisiaj. Patrzcie, jak pięknie mimo wszystko tego wygląda. Te ujęcia z taksówki, że to się fajnie wygląda. Tak, a oglądasz właśnie. Pokaż. Policja. Policja! Powinnam wsiąść i powiedzieć: follow that guy! Zobaczymy to ostatnie, co było robione. Fajnie, fajnie to wygląda, kurczę. Także jesteśmy po kilku godzinach nagrań i zrobiliśmy prawie wszystko pierwszego dnia. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Zostało nam jeszcze do nagrania natura i może metro, jakieś takie małe detale, nie wiem. Ale chciałabym bardzo zobaczyć Tokio w dzień, bo na razie chodzimy tylko w nocy. To jest godzina 6 rano, nie spałam ani trochę. Muszę wrócić do domu, to jest 1,5 godziny drogi. Mam 30% na telefonie, zapomniałam aparatu od chłopaków z pokoju, więc nie będę mogła nagrywać. Także tak, chciałam się tylko tym podzielić, to utrwalić po prostu. Okay. A ty masz, tak? Tak, ja mam. 370, tak? Tak, tak. Trzeci dzień i jest kryzys.
Jesteśmy wszyscy mega zmęczeni i śpimy po 3 godziny dziennie. Do tego jet lag. Teraz jeszcze idziemy na 3 godziny na miasto spróbować jeszcze coś nagrać, bo natury nie zdążyliśmy zrobić. A też za 4 godziny będę musiała jechać na lotnisko i z powrotem 20 godzin do Warszawy. Małe podglądy. Mam bilet na ramen. Także ani ramenu, ani sushi nie robi się w japońskich domach. Musi się je w restauracji. Tak, nie wiem, co tak, w domu się nie robi. To jest ciekawe, bo u nas wszystkie polskie się robi. No. Dziękuję za wszystko. Jestem już na lotnisku, czekam na odlot. Godzinkę, bo trochę się pośpieszyłam. Nie chciałam mieć spiny. Niezła przygoda za Tokio. Aj. I dziękuję. Dzięki bardzo, że byliście ze mną przez te nie wiem ile vlogów. Do zobaczenia wkrótce przy jakiejś fajnej okazji. Raczej vlogerką taką normalną nie będę.